Chcemy, żebyście widzieli, że również stąd, z ekonomika, z Łomży, dzięki... Co cię sprowadza do Łomży? Jaka była inicjatywa tego spotkania? Przyjechałem na urlop w rodzinne strony i przy okazji dostałem zaproszenie od pana dyrektora Drożynera i od mojego byłego wychowawcy, od mojego byłego nauczyciela WF-u Sora Sarnackiego. I przyjechałem tutaj, żeby odwiedzić moją byłą szkołę średnią i przy okazji spotkać się z uczniami, którzy teraz tutaj się uczą. Jak zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną? Tak jak zwykle na podwórku razem z kolegami, a później w wieku 14 lat poszedłem do ŁKS-u, do juniorów młodszych i tam trener Ruszczyk, który dał mi szansę grania, postawił na mnie i tak się zaczęła ta moja przygoda. Miło się wraca w mury starej szkoły? Bardzo miło, fajne wspomnienia. Na pewno też miło zapamiętam to spotkanie i polecam innym. Powiedz mi, z tego co wiem, to często właśnie trapiły cię kontuzje. Czy ten okres jest już za tobą, czy ze twoim zdrowiem wszystko w porządku? Tak, o tym już zapomniałem. Już od kilku sezonów wszystko jest w porządku. Zbliżamy się teraz do Euro. Powiedz, jakie są twoje typy, jak typujesz Polskę? Oczywiście chciałbym, żeby Polska zaszła jak najdalej i będę jej bardzo kibicował. No, oprócz tego zawsze kibicowałem Włochom i za nich też trzymam kciuki. Jeszcze powiedz mi, 10 lat temu wyjechałeś z miasta, czy nadal czujesz się związany z Łomżą? Oczywiście, że tak. Tutaj jest prawie cała moja rodzina, więc z sentymentem i na pewno bardzo miło i bardzo chętnie tutaj wracam, tutaj mam kolegów, znajomych, więc takie powroty bardzo mnie cieszą.